Well, let's ask the Lord to help us. Poprośmy naszego Pana, aby nam pomógł. Heavenly Father, Ojcze niebiański, give us strength. Daj nam siłę. For this next session, Lord. Na tą kolejną sesję, Panie. Supernatural strength, Lord. Nadprzyrodzoną siłę. You know we have weak bodies. Wiesz, że mamy słabe ciała. And we've listened well. I słuchaliśmy uważnie. Help us, Lord. Pomóż nam, Panie. For the next 45 minutes. Przez następne 45 minut. To give our hearts and our minds. Otworzyć nasze umysły i nasze serca. To the word of God. Na słowo Boże. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. We're just going to read one verse from the Bible. Przeczytamy tylko jeden wiersz z Biblii. Proverbs chapter 4. Księgę Przypowieści, rozdział 4. Verse 23. Wiersz 23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Above all else, guard your heart. Ponad wszystko strzeż swego serca. Because all the issues of life come from your heart. Gdyż wszystkie życiowe kwestie wypływają z twojego serca. Now I'm going to speak especially to pastors during this session. W trakcie tego spotkania, tej części, będę mówił głównie do pastorów. But ale every person in this room, każda osoba w tym miejscu, is a leader of somebody. Jest w jakiejś mierze przywódcą i wzorem dla kogoś innego. If you are a husband, jeśli jesteś mężem, you're the leader of a home. Jesteś przywódcą w swoim domu. If you're a wife and mother, jeśli jesteś matką, żoną, you're a leader. Jesteś przywódcą. If you're a Sunday school teacher, jeśli jesteś nauczycielem szkółki niedzielnej, or at work you have someone underneath you, albo w pracy masz jakiś podwładnych, you are a leader. Jesteś przywódcą. So I trust this session will be helpful for everybody. A więc mam nadzieję, że i ten wykład będzie przydatny dla wszystkich. But just forgive me for addressing pastors specifically. A więc wybaczcie mi, że będę głównie zwracał się do pastorów. And I want to address this issue. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na taką kwestię. As a pastor, jako pastor, how can I keep a joyful, jak mogę zachować radosną, free, wolną, God-aimed heart, postawę skierowania serca ku Bogu in the midst of being a minister, w pośród wykonywania służby. Because if I can't keep my heart joyful and free, ponieważ jeśli nie umiem mieć takiego radosnego i wolnego serca and aim toward the Lord, nakierowanego na Pana, then everything is going to suffer. To wszystko będzie cierpiało z tego powodu. If you're not a pastor, just ask the Lord to show you how to apply this to yourself. Jeśli nie jesteś pastorem, to módl się, aby Bóg pokazał ci, w jaki sposób możesz to odnieść do własnego życia. Well, I think we can say that in this life, możemy powiedzieć, że w tym życiu there's no greater privilege than being a pastor. Nie ma większego przywileju niż bycie pastorem. If you're a young man here this afternoon, jeśli jesteś tutaj jako młody człowiek, ask God, poproś Boga. Would you like me to be a pastor? Zapytaj, czy chciałbyś, Boże, żebym był pastorem? Caring for the people that Jesus purchased with his own blood. Czy miałbym zająć się troską o ludzi, którzy zostali wykupieni drogocenną krwią Pana Jezusa? It's the most privileged job in the world. To zadanie, które jest największym przywilejem na tym świecie. A godly pastor, pobożny pastor, is Jesus's gift to his bride. Jest darem Jezusa dla jego oblubienicy. And it's a rare jewel in today's world to find a godly pastor. I to jest rzadki klejnot w tym świecie dzisiaj, aby znaleźć takiego bogobojnego pastora and the pastor's wife. I żonę pastora. Yet for all the privileges of being a pastor, jednak biorąc pod uwagę te wszystkie przywileje bycia pastorem, there's a lot of trials. Jest wiele prób. Many, many times, wiele, wiele razy. Here's a pastor with his faithful wife.
Oto jest pastor i jego wierna żona. And they cry in secret. I płaczą w ukryciu. They ache. Przeżywają ból. They know things about the church of Jesus. Wiedzą o rzeczach, które mają miejsce w kościele Pana Jezusa. People's lives. O tym, co dzieje się w życiu ludzi. And their heart breaks. I ich serce jest skruszone. They understand something of God's heart for his people. Rozumieją coś na temat tego, jak Boże serce odczuwa w troskę o Boży lud. You might be a pastor of a large church. Możesz być pastorem dużego, licznego kościoła. But most of us aren't. Ale większość z nas nie jest. Most of us are pastors of small churches. Większość z nas jest pastorami małych, mniejszych zborów. Most of the churches in the world are very little. Większość zborów w tym świecie to są małe zbory. We've all heard of Paul Yonggi Cho. Wszyscy słyszeliśmy o zborze Paula Yonggi Cho. Or Mark Driscoll. Albo Marka Driscolla. Or other famous pastors. Albo innych słynnych pastorów. With huge churches. Z wielkimi zborami. But most of us are not that. Ale większość z nas nie ma takich zborów. We love people. Kochamy ludzi. That Jesus died for. Za których Jezus umarł. We want them to be better followers of Jesus. Chcemy, żeby byli lepszymi naśladowcami Jezusa. We will never be famous. Nigdy nie będziemy słynni. Nobody will ever write a book about us. Nikt nie napisze o nas książki. But we are the most privileged men in the world. Ale jesteśmy ludźmi, którzy zostali obdarzeni wielkimi przywilejami w tym świecie. How can we keep joyful hearts? W jaki sposób zachować radosne serca? In the midst of years of being a pastor. Na przestrzeni tych lat służenia jako pastor. Now I have to tell you something about myself. Muszę wam coś powiedzieć o sobie samym. I am not naturally a joyful person. Naturalnie nie jestem jakąś radosną osobą. I can be a real pain. Potrafię być ponury. Ask my wife. Zapytajcie moją żonę. I've struggled in my own life with depression. W moim własnym życiu zmagałem się z depresją. I've had to take medication for years at different times in my life. Przez lata nieraz zażywałem lekarstwa w ciągu mego życia. But I still want to be as joyful as I can be. Ale nadal chcę być tak radosny, jak tylko jestem w stanie być. I might not be as joyful as you can be. Może nie będę nigdy tak radosny, jak ty możesz być. But I want to be as joyful as I can be. Ale chcę być tak radosny, jak tylko mogę być. And I want my heart to be free. I chcę, żeby moje serce było wolne. I don't want it to be bound up with bitterness. Nie chcę być związany z goszknieniem. And anger, złością, and regret, jakimś żałowaniem tego, co się stało. And I want my heart to be aimed at God. Chcę, żeby moje serce było zwrócone w kierunku Boga. You see satellite dishes on houses. Widzimy te anteny satelitarne na dachach. And they're aimed at the satellite. I one są skierowane na satelity. I want my life to be aimed at God. Chcę, żeby moje życie było skierowane na Boga. I want your life to be aimed at God. I chcę, żeby wasze życie było skierowane na Boga. Well, I want to share with you this evening. To, czym chciałbym się dzielić tego wieczoru. Four keys to keeping the heart. To cztery klucze, które pozwalają nam strzec naszych serc. And these four things are very simple. I to są bardzo proste cztery rzeczy. When you hear them, you're going to say, gdy usłyszycie, powiecie, I already knew that. Już to wiedziałem. But very often we need to be reminded. Ale bardzo często potrzebujemy po prostu przypomnienia. Because we forget things we know. Bo zapominamy rzeczy, które się już nauczyliśmy. This is a very important subject. To jest bardzo istotna kwestia. Keeping your heart. Strzec serca. Is maybe your main job. Być może jest to nasze główne zadanie. Here's the first key. Oto pierwszy klucz. If I am to keep my heart joyful and free and aimed at the Lord. Jeśli mam pilnować, by moje serce było radosne i wolne i skierowane na Pana. Then I need to give my heart to Jesus. Every day. To muszę dać moje serce Jezusowi każdego dnia. Deliberately. Świadomie. As an act of worship. Jako akt uwielbienia. As an act of my will. Jako akt mej woli. Lord, I give you my heart today. Panie, oddaję ci dzisiaj moje serce. The pastor's first calling
is to the Lord. Pierwszym powołaniem pastora jest powołanie dla Pana. My first duty is to the Lord. Moja pierwsza powinność to powinność przed moim Panem. My heart belongs to Jesus before it belongs to anybody else. Moje serce należy do Jezusa, zanim będzie należeć do kogokolwiek innego. And that's true of every Christian. I to powinno być prawdą w odniesieniu do każdego chrześcijanina. Every Christian. Każdy chrześcijanin. Not just pastors. Nie tylko pastorzy. Needs to give their heart to Jesus every day. Muszą oddawać swoje serce Jezusowi każdego dnia. I lift my heart to you, Lord. Panie, oddaję Tobie moje serce. I love you first. Kocham Ciebie nade wszystko. I love you most. Kocham Ciebie najbardziej. You have my affections today, Lord. Ty jesteś tym, którego kocham dzisiaj. Now I'm going to say something that might shock you. I może powiem coś, co was szokuje. Pastor, you are not called to be busy. Pastorze, nie jesteś powołany do tego, aby być ciągle zajęty. You are called to be godly. Jesteś powołany, aby być pobożny. Satan would love for you just to be busy. Szatan będzie się cieszył, kiedy tylko będziesz ciągle zajęty. All day long, running all over the city. Cały dzień biegasz po mieście. But having no time for your heart with God. A nie masz czasu, aby otworzyć swe serce przed Bogiem. A pastor's first calling. Pierwszym powołaniem pastora is to the Lord. Jest w odniesieniu do Pana. A congregation will be very blessed. Zbór będzie bardzo błogosławiony. If they have a pastor. Jeśli mają pastora, who gives his heart to the Lord every day. Każdego dnia oddaje swoje serce Panu. Now, of course, there are times to be busy. Oczywiście są takie okresy, kiedy musimy być zaangażowani. But stillness is vital. Ale taka postawa wyciszenia jest również niezwykle istotna. Now, if you're not a pastor, you might be thinking. Jeśli nie jesteś pastorem, to może myślisz. What an easy life. O, co za łatwe życie. They're actually called to be still. Zostali powołani, żeby sobie spokojnie siedzieć. Try it. No, spróbuj tego. It's hard work. To jest ciężka praca. To get your heart, aby wziąć serce, and to make it be still, i uspokoić je, uciszyć je. Before God, przed Bogiem. With the Bible open, z otwartą Biblią, and say, Lord, i powiedzieć, Panie, I'm paying attention to you. Teraz skupiam się na Tobie. That is hard work. To jest ciężka praca. The phone will ring. Zadzwoni telefon. The fax machine will go. Fax się włącza. The door. Someone will knock. Ktoś puka do drzwi. Your mind will wander. Myśli zaczynają gdzieś biegać. Your kids will need you. Dzieci cię potrzebują. The church will need you. Zbór potrzebuje ciebie. Turn with me. Zwróćcie się ze mną. To Mark chapter 1. Do Ewangelii Marka. Pierwszego rozdziału. Let's just look at Jesus for a moment. Spójrzmy przez chwilę na Jezusa. Now in Mark chapter 1, verse 35. W Ewangelii Marka. 35 to 38. W pierwszym rozdziale. Here is Jesus at the end of a very busy day. Od wiersza 35 do 39 czytam o Jezusie, który jest pod koniec bardzo takiego pełnego zadań dnia. And here's his next morning, verses 1, chapter 1, verses 35 to 38. I oto następny ranek po tym takim ciężkim dniu, od wiersza 35. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał i wyszedł i udał się na miejsce, na puste miejsce, i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy szukają cię. I rzekł im: pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, aby mi tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Now here is the Lord Jesus. Oto Pan Jezus. If we're to follow anybody's model, it should be his. Jeśli mamy kogokolwiek naśladować, no to przede wszystkim jego. He got up early in the morning. Wstał wcześnie rano. And he went somewhere to pray. I udał się na ustronne miejsce, aby się modlić. He was aiming his heart at his heavenly Father.
nakierowywał swoje serce na swojego niebieskiego Ojca. He was getting his priorities right. Właściwie ustawiał swoje priorytety. And while he was having his prayer time, i w czasie swojej modlitwy, he got interrupted. Przerwano mu. Has that ever happened to you? Czy to się kiedyś wam przydarzyło? Happens to all of us, doesn't it? Wszystkim nam się to przydarza, nieprawdaż? Peter comes with all the disciples. Piotr przychodzi z uczniami. And they go looking for him. I szukają go. Jesus. Jezu. Jesus. Jezu. Stop praying. Przestań się modlić. We need to talk to you. Musimy z tobą porozmawiać. There's an emergency. Ważna sytuacja. And Peter says. I Piotr mówi. Everybody needs you. Wszyscy cię potrzebują. Do you notice what Jesus says? Zauważyliście, co Jezus odpowiada? Jesus says, Jezus mówi, let's go someplace else. Chodźmy gdzie indziej. That's amazing freedom. To niesamowita wolność. Jesus knew what his heavenly Father wanted. Jezus wiedział, czego oczekuje od niego jego niebiański Ojciec. So he was free enough to say no. A więc był, czuł się wolny, żeby powiedzieć nie. He said no to the needs of people at that moment. W tym momencie powiedział nie, chociaż ludzie mieli potrzeby. When a pastor, kiedy pastor gives his heart to Jesus, oddaje swoje serce Jezusowi, aims his life at Jesus, nakierowywuje swoje życie na Jezusa, he becomes truly free to do the will of God. Zostaje uwolniony, aby czynić wolę Boga. He is not the slave to the needs of everybody. Nie jest niewolnikiem potrzeb innych ludzi. Let me give us all a little key to life here. I pozwólcie, że dam wam wszystkim pewien życiowy klucz. Prayer, modlitwa, actually saves time. Tak naprawdę oszczędza nam czas. It takes time to pray. Zajmuje czas. Aby się modlić, trzeba na to poświęcić czas. But it keeps you from wasting time all day. Ale potem zachowuje nas od marnowania czasu w ciągu dnia. The first key, pierwszy klucz, to keeping a joyful heart, aby mieć radosne serce, a free heart, wolne serce, a God-aimed heart, serce nakierowane na Boga, is to give it to the Lord every day. Jest powierzyć je Panu każdego dnia. Lord, you have my heart today. Panie, moje serce należy do Ciebie. And by the way, i przy okazji, Jesus will keep your heart safe. Jezus będzie opiekował się waszym sercem, aby było bezpieczne. Give it to him every day. Dajcie mu je każdego dnia. The second key, drugi klucz. And we really touched on this in our last session. I dotknęliśmy tej kwestii już w naszym podczas naszego wcześniejszego wykładu. But I will happily say it again. Ale z radością powtórzę to. Pastor, if you are to keep your heart free and joyful and aimed toward Jesus. Pastorze, jeśli pragniesz, aby twoje serce było wolne, radosne i nakierowane na Jezusa. Then you must give your pain to Jesus every day. Musisz dać Jezusowi swój ból każdego dnia. Life is painful. Życie jest bolesne. Christian ministry is painful. I chrześcijańska służba jest bolesna. There are many, many pastors. Jest wielu, wielu pastorów. Who have basically closed the shutters of their life. Którzy dosłownie zamknęli okiennice swojego życia. And other Christians have done the same. Ich wielu chrześcijan zrobiło to samo. They've been hurt, zostali zranieni, and they have decided, i postanowili, I do not want to be hurt anymore, już nie chcę więcej cierpieć. So I'm not going to get close to any more people. Więc zamknę się przed innymi ludźmi. I'm not going to let anybody else near my heart. Nie pozwolę, żeby ktoś zbliżył się do mojego serca. Because I don't want to get hurt. Ponieważ nie chcę być po raz kolejny zraniony. I would advise you to do the exact opposite. Zachęcam was, abyście zrobili coś zupełnie przeciwnego. Give your heart every day to Jesus. Daj swoje serce każdego dnia Jezusowi. Give your pain every day to Jesus. Daj swój ból każdego dnia Jezusowi. And just keep loving people. I po prostu kochaj ludzi. If we keep our pain, jeśli zatrzymujemy w sobie nasz ból, we will no longer dream dreams. Nie będziemy już marzyli. We'll no longer have excitement about life. Nie będziemy podekscytowani życiem. We will just become professional. Po prostu staniemy się profesjonalistami. Going through the motions. Którzy będą wykonywali codzienne, rutynowe czynności.
but the love of Christ won't be flowing through. Ale miłość Chrystusa nie będzie przez nas przepływała. Jesus got hurt. Jezus został zraniony. But he kept loving people. Ale nadal kochał ludzi. And pain is unavoidable in Christian ministry. I nie da się uniknąć bólu w służbie chrześcijańskiej. Remember, you have two choices with your pain. Pamiętajcie, że macie dwie możliwości, coś jak sobie radzić z bólem. Keep it. Zachować go. Put it way down inside. Gdzieś tam próbować go zepchnąć głęboko. Till it turns into bitterness. Aż się zamieni w zgorzkniałość. And you become a bitter person. I staniecie się zgorzkniałą osobą. Or give your pain to Jesus. Albo oddać swój ból Jezusowi. The Bible says, cast all your cares on him because he cares for you. Biblia mówi, złóżcie wszelki swój ciężar na niego, ponieważ on ma o was staranie. The Bible says, surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Biblia mówi, zaprawdę on wziął na siebie nasze ułomności i nasze troski wziął na siebie. Hey, we all have a place we can take our pain to. Mamy miejsce, w które możemy zanieść wszelki nasz ból. Jesus, the great physician. Jezus, wielki lekarz. This is good news, not just for pastors, but for every Christian. To jest dobra nowina nie tylko dla pastorów, ale dla wszystkich chrześcijan. There's a place to go when it hurts. Jest miejsce, gdzie możemy pójść, gdy nam coś doskwiera. It's not a bar, it's not a pub, it's not a bottle of vodka. Nie do jakiegoś baru, gdzie możemy napić się wódki, ale do Zbawiciela, do Jezusa. If you would keep your heart, jeśli będziesz strzec swojego serca, joyful, aby było radosne, free, wolne and aim toward God, i nakierowane na Boga, then you must give Jesus your pain every day. To musisz przychodzić ze swoim bólem do Jezusa każdego dnia. The third key. Trzeci klucz. If you would keep your heart, jeśli chcesz, żeby twoje serce, pastor, if your heart would be joyful and free, pastorze, aby twoje serce było radosne i wolne, then make it your happy goal, to uczyń to swoim radosnym celem, to make as much of Jesus Christ in public and in private as you can. Aby Jezus Chrystus był dla ciebie wszystkim, zarówno w twoim prywatnym życiu, jak też i rozgłaszaj go publicznie. Focus on Jesus. Skup się na Jezusie. Be a Jesus person. Bądź osobą, która jest oddana Jezusowi. Study him in the Bible. Badaj jego życie opisane w Biblii. Dwell upon him. Skupiaj się na nim. He is wonderful. On jest cudowny. He is amazingly wonderful. On jest niesamowicie cudowny. If you get to know Jesus better, jeśli poznasz Jezusa lepiej, he transforms life. To doświadczysz przemiany życia. I know the deepest need in your life. Wiem, jaka jest najgłębsza potrzeba waszego życia. And I am not a prophet. I nie jestem prorokiem. But I know the deepest need in your life. Ale znam waszą najgłębszą potrzebę życiową. Because it's the same as the deepest need in my life. Ponieważ jest taka sama jak najgłębsza potrzeba w moim życiu. And the deepest need in your life. A najgłębsza potrzeba w waszym życiu is to know Jesus better. To lepiej znać Jezusa. There's so much more of Jesus yet to discover. Jest jeszcze tyle rzeczy, które, o których nie wiemy o Jezusie, które potrzebujemy odkryć. You can read about him in Matthew, Mark, Luke and John. Możemy o nim czytać w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Or read about him in the book of Acts. Możemy o nim czytać w Dziejach Apostolskich. You can find him in the book of Ruth. Również znajdziemy go w Księdze Rut. You can find him in Song of Solomon. Znajdziemy go w Pieśni nad Pieśniami. He's in Leviticus. Jest w trzeciej księdze Mojżeszowej. He's in Hebrews. Jest w liście do Hebrajczyków. He's all over the Bible. Jest w całej Biblii. Because the Bible's a book about him. Ponieważ Biblia to księga o nim. And when I read the Bible, i kiedy czytam Biblię, and I pray, Lord, I want to discover more about you in this reading. Modlę się, Panie, pragnę więcej odkryć z Ciebie w tym czytaniu. I'm engaging with Jesus all the time. To wtedy mam ciągłą, bliską relację z Jezusem. And as we look to Christ, i gdy wpatrujemy się w Chrystusa, our hearts become shaped like Christ. Nasze serca są kształtowane na podobieństwo Chrystusa. Become as familiar as you can be this side of heaven with Jesus.
zaznajomcie się z Jezusem najlepiej, jak tylko to możliwe, po tej stronie nieba. One day we'll see him face to face. Pewnego dnia ujrzymy go twarzą w twarz. But I want to know as much about him as I can this side of heaven. Ale tutaj, po tej stronie nieba, chcę go poznać najlepiej, jak to tylko możliwe. Sing about him. Śpiewaj o nim. Think about him. Myśl o nim. Read about him. Czytaj o nim. Talk about him. Mów o nim. Spend time with other people who love Jesus. Spędzaj czas z innymi ludźmi, którzy kochają Jezusa. Find someone else who's captivated by Christ. And spend time with that person. Znajdź jakąś osobę, która jest przejęta Jezusem, i spędzaj z nią czas. Ask him every day to reveal more of himself to you through the Bible. Proś Jezusa, aby każdego dnia przez Biblię coraz bardziej ci się objawiał. Now this is serious soul work. To jest poważna praca nad naszą duszą. But I have to tell you this. Ale muszę wam powiedzieć. You will be. You will be as happy in Jesus as you decide to be. Będziesz tak szczęśliwy w Jezusie, jak tylko zapragniesz być. Postanowisz. Because he wants his joy to be in you, and your joy to be complete. Ponieważ on chce, aby jego radość była w tobie i aby jego radość w tobie była pełna. He is not selfish. On nie jest samolubem. He's not saying, well, I'm only giving you a little bit of grace, but no more. To nie jest tak, że on mówi, dam ci troszeczkę łaski, ale nie za dużo. The grace of Jesus is not like a little mud puddle. Łaska Pana Jezusa to nie jest jakaś kałuża. It's a mighty flowing river. Ale to wielka, rwąca rzeka. And it's flowing in your direction. I płynie w twoim kierunku. And all you need to do. I wszystko, co potrzebujesz zrobić, to po prostu płynąć z nią. If you would have a happy, a joyful, free, Christ-focused heart, jeśli chcesz mieć serce, które jest wolne, radosne i nakierowane na Chrystusa, then determine, I will get to know Christ and make as much of him as I can. To postanów w swoim życiu, że będziesz poznawał Chrystusa i będziesz starał się doświadczyć Go najwięcej, jak to tylko możliwe w tym życiu. Pastors, write your sermons about Jesus. Pastorzy, piszcie i głoście kazania o Jezusie. Preach about Jesus. Głoście Jezusa. There's no medicine as good for the pastor's soul like preaching well. Nie ma lepszego lekarstwa dla duszy pastora jak dobre kazanie. There's no tonic for you like preaching about Jesus. I nie ma lepszego lekarstwa dla nas jak głoszenie Jezusa. A few years ago, one of my very best friends was dying of cancer. Kilka lat temu mój dobry przyjaciel umierał na raka. He was only 39 years old. Miał tylko 39 lat. And he had cancer in his face, and it was a terrible death. Miał raka na twarzy i była to straszna śmierć. He was a pastor and a great preacher. Był pastorem i wielkim kaznodzieją. And I spent a lot of time with him his last year of life. I spędziłem wiele czasu w ostatnim roku jego życia. And he said to me, i powiedział do mnie, no matter what you do, bez względu na to, co robisz, make sure that every Sunday, upewnij się, że w każdą niedzielę, when your church gathers, kiedy zbór się zgromadzi, you feed them Christ from the Bible. Nakarmisz ich Chrystusem z Biblii. I remember him. He had one eye missing. Pamiętam, jednego oka już nie miał. His head all bandaged up. Głowa cała zabandażowana. And he was laying on his deathbed. I leżał na łożu śmierci. And he said those words to me. I te słowa powiedział do mnie. There's no tonic for the pastor's soul. Nie ma lepszego kojącego olejku na duszę pastora niż głoszenie. If you don't get anything else done all week, jeśli cały tydzień nic innego nie zrobisz, get a good sermon ready. To przygotuj chociaż dobre kazanie. And preach it with all your heart. I głoś je z całego serca. Don't let anything stop you from doing that. Nie pozwól sobie, aby cokolwiek cię przed tym powstrzymało. Put your whole heart into making Jesus the center of what you do.
I włóż całe swe serce, aby Jezus był centrum wszystkiego, co robisz. And it will bless you and your whole church. I to będzie dla ciebie błogosławieństwem i dla całego zboru. People will leave church on a Sunday morning having been well fed. Ludzie wyjdą ze zboru nakarmieni, dobrze nakarmieni. And you will have the satisfaction of knowing that God used you to feed them. A ty będziesz miał satysfakcję z tego, że Bóg użył ciebie, aby ich nakarmić. And there's nothing better. Nie ma nic lepszego. And then finally the fourth key. I w końcu czwarty klucz. If you would keep your heart joyful and free and aimed at God. Jeśli chcesz, żeby twoje serce było wolne, radosne i nakierowane na Boga. Then ask the Lord. Proś Pana. To give you, aby dał tobie, a genuine love for the people you pastor. Prawdziwą miłość do ludzi, którym służysz jako pastor. Genuine love. Prawdziwą miłość. Ask the Lord to give you joy when you think about them. Aby dał tobie radość, gdy myślisz o nich. Refuse to ever feel sorry for yourself. Nie pozwól użalać się nad sobą kiedykolwiek. Believe that the Lord would have you be joyful in his service. Ale wierz w to, że Bóg chce, żebyś był radosny w służbie, którą ci powierzył. I wierz w to, że Bóg chce uzdolnić cię do tego, żebyś kochał ludzi, którym służysz. Odkryłem, że bardzo łatwo jest kochać ludzkość. Really hard to love people. Ale trudno jest kochać konkretnych ludzi. Do you know what I mean? Wiecie, o czym mówię? It's easy to love everybody way out there somewhere. Łatwo jest tak kochać wszystkich gdzieś tam daleko. But the people we engage with, they're hard to love. Ludzie, z którymi mamy codzienny kontakt, to nie jest tak łatwo ich kochać. Ask God. Proś Boga. Give me. Daj mi. Your love. Twoją miłość. For your people. Dla twoich ludzi. I've prayed that prayer 1,000 times. Modliłem się tą modlitwą 1,000 razy. The reason I've needed to pray it 1,000 times. Powód jest taki, że musiałem się 1,000 razy tak modlić. It's because I don't naturally have that love. Ponieważ sam w sobie naturalnie nie mam takiej miłości. But you know, people who are loved. Ale ludzie, którzy są kochani. Love the person who loves them. Kochają osobę, która ich kocha. People know when they're loved. Ludzie wiedzą, kiedy są kochani. People will respond when they're loved. I reagują na to, kiedy okazuje im się miłość. A church that has a pastor, zbór, który ma pastora, who loves them, który ich kocha, because of Jesus, z powodu Jezusa, is a blessed church. To błogosławiony zbór. Refuse, nie pozwól, a critical spirit, abyś uległ takiemu duchowi krytykanstwa. Do not allow yourself, nie pozwól sobie, to have a tongue which criticizes those you are called to serve. Aby w twoich ustach był język, który krytykuje tym, którym masz służyć. Forgive those who hurt you and leave it to the Lord to take care of them. Przebacz tym, którzy cię ranią, i oddaj to Panu. The Bible says the Lord's servant must not strive, but be gentle to all men. Czytamy, że sługa Pański nie powinien być zadzierżysty, ale powinien być sługą wszystkich. Now that requires diligent watching over your heart. I to wymaga uważnego strzeżenia serca. Keeping a sweet spirit toward the flock under your care. Aby mieć takiego słodkiego ducha w trosce o trzodę, którą Bóg powierzył naszej trosce. Will prove to be a blessing to you and to them. To będzie błogosławieństwem zarówno dla ciebie, jak i dla nich. I failed at this many times. Wiele razy poniosłem porażkę w tej kwestii. I've had to repent so many times. I wiele razy musiałem pokutować. Say, Lord, give me love for these people. Prosząc, Panie, daj mi miłość do tych ludzi. People can be really difficult. Ludzie potrafią być trudni. I think Christians, myślę, że chrześcijanie, are the most difficult people in the whole world. To najtrudniejsi ludzie na całej ziemi. We can be really hard to live with each other. Czasami jesteśmy naprawdę trudni do współżycia ze sobą. Lord Jesus, Panie Jezu, give me love for your people. Daj mi miłość do twoich ludzi. Do you know, in my family, w
Wiecie, w mojej rodzinie, when we were growing up and all of our children were home, kiedy nasze wszystkie dzieci dorastały w domu, and we're sitting around the table having our meals together, siedzimy razem przy stole i jemy razem, if I as the pastor of the church and their father, ja jako pastor zboru i ich ojciec, sit down with a bitter, critical spirit about the church, siądę z takim zgorzkniałym sercem w odniesieniu do zboru, it will infect them, to wpłynie na nich, and do great damage to their hearts, i bardzo wyrządzi wielką szkodę w ich sercach. I need to have a joyful, potrzebuję mieć radosne serce, loving, pełne miłości, spirit, takiego właściwego ducha. I don't always have it, nie zawsze to mam, but it's what God has called me to. Ale do tego mnie Bóg powołuje. Brothers and sisters, bracia i siostry, let's raise our hearts to heaven and ask the Lord to give us hearts like Jesus. Podnieśmy nasze serca do naszego Pana i prośmy Go, żeby dał nam serca podobne do serca Jezusa. God wants us to have joyful, Bóg chce, abyśmy mieli radosne, free, wolne, Christ-aimed hearts. Serca nakierowane na Chrystusa. You won't have one by accident. I to nie jest jakimś dziełem przypadku. Above all else, keep your heart. Jak czytaliśmy, ponad wszystko strzeż swojego serca. Because all the issues of life come from it. Ponieważ wszystkie życiowe kwestie z niego wypływają. Give your heart to Jesus every day. Daj swoje serce Jezusowi każdego dnia. Give Jesus all the pain in your heart as often as it hurts. Za każdym razem, kiedy odczuwasz ból, przenieś go do Jezusa. Make much of Jesus Christ to yourself and all around you. I spraw, by Jezus był wszystkim, zarówno w twoim życiu, jak i dla wszystkich wokół. And ask God to give you a heart filled with love for people. I proś, aby Bóg wypełnił twoje serce jego miłością do ludzi. Keeping your heart, strzeż serca, is the biggest job you will have. To największe zadanie, jakie masz. And the most important job you will have. I największe zadanie, jakie stoi przed tobą. Let's bring our hearts to Jesus right now. Zwróćmy nasze serca ku Jezusowi teraz. Lord, we lift up our hearts to you, Lord. Panie, podnosimy ku tobie nasze serca. Lord, we confess that many times we have been careless with our hearts. Wyznajemy, że wielokrotnie zaniedbaliśmy nasze serca. We've not been diligent with our hearts, Lord. Nie dołożyliśmy starań, aby strzec naszych serc. Lord, we give you our hearts right now. Panie, i teraz oddajemy tobie nasze serca. Our first calling is to you. Nasze pierwsze powołanie to dla ciebie. Our hearts belong to you, Jesus. Nasze serca należą do ciebie, Jezu. Before they belong to anybody else. Zanim mogłyby należeć do kogokolwiek innego. Lord, we want God-aimed lives. Pragniemy, aby nasze życie było nakierowane na Boga. Lord, we give you the pain in our hearts. Oddajemy tobie wszelki ból w naszych sercach. If there is pain in your heart, give it to Jesus. Jeśli jest w twoim sercu ból, oddaj go Jezusowi. Our disappointments. Nasze rozczarowania. The things that have hurt us. Te rzeczy, które nas zraniły. Lord, we want our hearts to remain open and free. Pragniemy, by nasze serca były otwarte i wolne. We give you our pain. Oddajemy tobie nasz ból. Lord, we would want to make much of Jesus Christ with our lives. Pragniemy, Panie, byś był wszystkim w naszym życiu. To focus on him. Aby nasze życie było skoncentrowane na tobie. To think about him. Abyśmy o tobie myśleli. To read about him. Abyśmy o tobie czytali. To talk about him. Abyśmy rozmawiali o tobie. To preach about him. I głosili ciebie. Lord Jesus Christ. Panie Jezu Chryste. You are the most beautiful thing in all the universe. Jesteś najpiękniejszy w całym wszechświecie. Captivate our hearts, Lord, please. Zawładnij naszymi sercami, Panie Jezu. Captivate our minds. Zawładnij naszymi umysłami. Captivate our tongues. Zawładnij naszymi językami. Captivate our strength. Zawładnij naszą siłą.
Lord, help us who are preachers. Pomóż tym z nas, którzy są kaznodziejami. To prepare to preach with all of our hearts. Abyśmy głosili z całych serc. And to serve Jesus every Sunday to our people. I służyli i głosili Chrystusa naszym ludziom w każdą niedzielę. And Lord, i Panie, give us love in our hearts. Wlej Twoją miłość w nasze serca. Your love. Twoją miłość. Your love for your people. Twoją miłość do Twojego ludu. Forgive us when we've been critical. Wybacz nam nasze krytykanstwo. Negative. Naszą negatywną postawę. Said bad things about people that you died for. Kiedy mówiliśmy złe rzeczy o ludziach, za których Ty umarłeś. Lord, we forgive those who have hurt us. Panie, przebaczamy tym, którzy nas zranili. And we ask that you fill us with love for them. I prosimy, wypełnij nas miłością do nich. Lord, for our dear wives. Panie, modlimy się o nasze kochane żony, who labor side by side with us. Które pracują przy naszym boku. Oh, how we pray that you bless them, Lord. Prosimy, Panie, byś je błogosławił. They weep with us. One płaczą razem z nami. They rejoice with us. Radują się z nami. We'd be nothing without them. Bylibyśmy niczym bez nich. Oh God, would you give them joyful, free hearts? Panie, prosimy, byś im dał radosne, wolne serca. Together with us, Lord. Tak jak nam, prosimy, Panie. Lord, we lift our hearts to you now. Podnosimy teraz do Ciebie nasze we serca. We pray for miracles of grace to take place within us. Prosimy o cuda łaski, aby miały miejsce w nas. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Powstańmy może jeszcze. Dziękujemy, bracie John, że nie przywiozłeś nam najnowszych osiągnięć psychologii chrześcijańskiej, jak radzić sobie z różnymi problemami, że nie starałeś się nas pocieszyć jakimś humorem, dowcipem chrześcijańskim. Dziękujemy Ci, że nie w takim duchu nam usługiwałeś, ale że nam przywiozłeś Jezusa, że mówiłeś nam o Jezusie. Niech Cię Bóg błogosławi. Dziękujemy serdecznie.
i z Jezusem, bracia i siostry. Do zobaczenia, przyjaciele. Z Bogiem.